Przed nami weekend cudów, czyli finał Szlachetnej Paczki. Szlachetna Paczka działa od 2001 roku, a jej wolontariusze już od lat działają również na terenie gminy Siewierz. Ja jestem liderem rejonu Siewierz-Mierzęcice-Psary. Aktualnie jesteśmy na etapie współpracy z darczyńcami. Jest nas w naszym rejonie 8 osób, czyli 8 wolontariuszy. Nasz rejon to Mierzęcice, Siewierz i Psary. Aktualnie odwiedziliśmy 28 rodzin. Wśród wolontariuszy są osoby, które brały już udział w akcji oraz te, które udział w Szlachetnej Paczce biorą po raz pierwszy. Pomysł, aby zostać wolontariuszką, pojawił się już jakiś czas temu, natomiast dopiero w tym roku udało się go zrealizować i dołączyć do drużyny wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Nakłoniła mnie koleżanka z pracy. Wcześniej nie miałem jakichś takich marzeń, żeby zostać wolontariuszem, natomiast koleżanka świetnie to opisała, namówiła mnie, zdecydowałem się i nie żałuję. Pomagam ze względu na to, że uważam, że dobro powraca, to przede wszystkim, a dwa, no są ludzie, którzy potrzebują tej naszej pomocy. Osoby potrzebujące wsparcia to często osoby starsze i samotne, osoby, którym nie szczędził los. Moje zadania jako wolontariuszki polegają na tym, że odwiedzam rodziny. W tym roku zostało mi przydzielonych 5 rodzin, z czego 4 zakwalifikowały się do Szlachetnej Paczki. Odwiedzając takie rodziny, przede wszystkim zbieramy dane o ich sytuacji materialnej. Następnie jako wolontariusz wprowadzam opis do systemu i tam jest on sprawdzany i jest decyzja odgórna, czy taka rodzina zostaje włączona do programu Szlachetnej Paczki. 90% rodzin, które odwiedziłam, są to osoby samotne w podeszłym wieku. Rzeczy, których potrzebują rodziny, dla innych osób często są błahe i przyziemne. Tak bym to określił, w większości przypadków są to rzeczy typowo takie pierwszej potrzeby, czyli żywność, odzież. Często jest to jakiś brakujący sprzęt gospodarstwa domowego, który nie są sobie w stanie kupić, a który jest potrzebny. Ale też, co jeszcze zauważyłem, w kilku przypadkach te rodziny, a zwłaszcza jeśli to są pojedyncze osoby, nawet nie oczekują aż tak bardzo tej pomocy materialnej, tylko tak mi się wydaje, po prostu zainteresowania się nimi, odwiedzenia ich, porozmawiania z nimi, wysłuchania ich problemów, ich niedoli. Jednym z haseł przewodnich przy okazji Szlachetnej Paczki jest hasło „Dobro powraca”. Najlepszym przykładem tego jest wolontariusz Ewa. Jestem tutaj, gdyż chcę pomóc potrzebującym. Kiedyś ja byłam w podobnej sytuacji, mi pomogli i teraz czas jest na mnie. To, że warto pomagać, wiedzą nawet dzieci. To jest instytucja, która pomaga ludziom i myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry gest taki ze strony innych dla osób mniej zamożnych. Pomaganie jest fajne, bo można sprawić przyjemność innym ludziom. Każdy zasługuje na prezent na święta. Weekend Cudów Szlachetnej Paczki przypada w dniach 16 i 17 grudnia bieżącego roku. W tym roku nasz magazyn znajdować się będzie w OSP Wojkowice Kościelne. Otwarty będzie 16 i 17 grudnia, jest to Weekend Cudów. Pomagać nam będą w tym roku, tak jak i w zeszłym roku, ochotnicze straże pożarne. W bieżącym roku zadysponujemy 8 jednostek do pomocy. Osoby chętne do włączenia się w akcję mogą to zrobić na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl. Szlachetna Paczka!